Czy artysta powinien służyć społeczności? Przepraszam, ale będę dzisiaj odkurzał podczas nagrywania odcinka, bo mam straszny syf w pokoju i muszę z tym coś zrobić. Tylko że wtedy by nie było słychać, co mówię, więc wyłączyłem odkurzacz i dodam po prostu dźwięków z produkcji. Modernizm, ewentualnie postmodernizm, przyczepmy się do obu, bo dlaczego by nie? Wszystkie ruchy nietradycyjne w sztuce. Jeżeli spojrzymy na tradycyjną sztukę, to do dzisiaj mieliśmy taką sytuację, którą można porównać do pójścia do restauracji. Przychodzimy, siadamy, dostajemy menu i sobie przeglądamy. O, to jest tamto, a mam ochotę na to. Zamawiamy u kelnera, on nam przynosi jedzenie, a my się delektujemy tym, w jaki sposób podał naszą ulubioną zupę borowikową. No i nagle się pojawiły ruchy modernistyczne, których założeniem jest to, że ja przychodzę do restauracji, siadam, proszę o menu, a kelner przychodzi i mówi, mam cię w dupie. A ja na to odpowiadam, tak, dokładnie, poproszę to. Mhm. To jest tradycyjna sztuka. Proszę bardzo, mamy twórcę, mamy kontakt i mamy odbiorcę. O! Teraz mamy postmodernizm. Tych ludzi nic nie łączy, oni siebie nie rozumieją, oni siebie nie widzą, nie potrafią sobie przekazać pewnych myśli. Jeden może przepuszczać co chce, a drugi może odbierać co chce i to nie jest w żaden sposób ustabilizowane. Jest całkowicie subiektywizowane. Był Mickiewicz, który mówił, twa ojczyzna bardzo dobrze, bardzo ładne, dużo romantycznych treści, takie tam. Po czym przyszli moderniści i powiedzieli, teraz będziemy pisać wiersze w takie dada dudu, dida, dada, dudu, dada, dada, dida, dam, dum, tum, tam, czy tam, tum. No ale wszyscy doszli do wniosku, że to jest trochę kretyńskie, dlatego potem z powrotem się pojawia taki, nie wiem, na przykład Herbert, który pisze, pan Cogito ogląda rzeczy. Czyli mamy po prostu prostą linię rozwoju wierszopisarstwa i w pewnym momencie się zrobiła taka mała odnoga w postaci dadaizmu i one były śmieszne, ciekawe, to można było pokazać znajomym, no ale to szybko umarło. No i to jest logiczne. To dlaczego w malarstwie, dlaczego malarstwo albo architektura nie potrafią sobie z tym poradzić? Znaczy się rozwija, rozwija i nagle poszła ta odnoga i rośnie ta odnoga, a ten główny wątek w ogóle nie rośnie. I mamy teraz gigantycznie rozrośnięty taki malarski czy architektoniczny dadaizm w postaci niczego. Dlaczego malarstwo w ogóle wyprodukowało kogoś takiego jak Pollock? Albo ten nasz Strzemiński, to jest ostatni film Wajdy o Strzemińskim, bardzo ważny ten. Poszedłem to na to do kina. To się bardzo śmiesznie ogląda, bo to komunistyczna władza mięczy człowieka, dlatego że on się upiera przy tym, że bardzo chce rysować te swoje ciapki. To jest trochę jak z tym takim emo dzieckiem, któremu rodzice mówią, no dobrze, Bartusiu, ale spróbuj to zrobić inaczej, to my nie będziemy krzyczeć i ty będziesz szczęśliwszy. Nie, nie, to nie jest faza, ja będę robił tak. No i to nie prowadzi do niczego konkretnego. Tak sobie egzystuje, wszyscy są nieszczęśliwi. Po co? W formie eksperymentu, zabawy, ciekawostki. Jasne, to może przejść. Rozumiem takiego Picassa, który osiągnął pewien poziom malarski. On nie miał tyłów rzemieślniczych kompletnie, w przeciwieństwie do całej masy tych posranych malarzy, których się rodzi teraz. Ale postanowił, że będzie pokazywał malarstwo z innej perspektywy, że pokaże całą, wszystkie perspektywy jednocześnie. Zobaczy, jak, ile da się zmieścić w dwóch wymiarze informacji. No to wychodziło, to było ciekawe, to dało się obejrzeć raz, drugi, trzeci. No ale był to trochę zwrotnialec. Ale z jakiegoś powodu ludzie zaczęli go naśladować. Jego naśladowcy też mieli naśladowców i tak to się ciągnie. Czarny kwadrat Malewicza z definicji był pewną religijną manifestacją. To miała być ikona, w sensie, że nihilizm, ateizm. Ludzie faktycznie zaczęli malować kwadraty i mówić, tak, tak, to obraz, to sztuka. Alternatywność formy nie jest wymówką do braku warsztatowych. Tak pisał Łysiak. Dlaczego wy malujecie te kwadraty? Dlaczego wy te ciapki robić? Po co? To już zrozumieliśmy zabawy, że tak też można, da się coś przekazać, no to trochę słabe, ale coś da się zrozumieć, ale już koniec, już nie trzeba, już... To proszę, dosyć, dosyć. To czas, żeby przestać. Gdzie są twoi rodzice? To nie jest w porządku. To,
Czas, żeby przestać, okej? Architektura tak samo. Ostatnim porządnym budynkiem, którym nam jako cywilizacji udało się coś wybudować, to będzie węgierski parlament. Albo Licheń. Do ludzi, którzy budują bloki, stosowałbym karę chłosty. Ale do ludzi, którzy stawiają bloki pomiędzy innymi, w miarę rykczowymi budynkami, to mamy jakieś kamienice, jakiś ładny rzeźbiony fronton i jeb, taki blok szary, brzydki, oczywiście psuje cały widok i człowiek straci ochotę do życia i chce tylko wyjechać z tego miasta i się zabić gdzieś w ustronnym miejscu. Dlaczego 500 lat temu byliśmy w stanie wybudować Bazylikę Świętego Piotra i w niej można mieszkać przez rok i codziennie doceniać inny fragment. Dlaczego jakiś zawijas powstał? Dlaczego jakaś rzeźba została tak wyrzeźbiona? Jaka historia się kryje? Jaka postać jest za nią? Co rzeźbiarz miał w zanadrzu? Jaka jest aksjologia za tym? To wszystko jest podbudowane konkretnie. A dzisiaj co? Dzisiaj stawiamy metalowo-szklane wieżowce, z których każdy wygląda tak samo. No. Jest metal, jest szkło i one czasami po prostu są w kształcie stożka albo takiej żaróweczki. Fajnie, że budujemy budynki z kopiuj w klej, które po prostu mieszczą dużo ludzi. Ale to trochę barbarzyńskie. Czy artysta powinien służyć społeczności? Tak, jeżeli chce jeść.